Dzień dobry, dziś kolejny vlog. Straciłam głos. Dziś kolejny vlog, jest poniedziałek. No i idziemy do żłobka szkoły. Super, dzisiaj mam dobry humor, nie wiem dlaczego, chyba się wyspałam. No, możliwe, że się wyspałam. Spałam chyba godzinkę dłużej niż zazwyczaj, tak mi się wydaje. Dziś na 11:10 mam kontrolę z bliźniakami. Pierwsze zaprowadzę sobie Kolina do żłobka, później od razu pójdę spacerkiem na kontrolę. Dziś dowiem się, czy prawidłowo rosną, czy prawidłowo przybierają na wadze. Wydaje mi się, że tak, twierdząc po bólu mięśni moich rąk. Także zbieramy się, jest 8:38. Pierwsze ogarniam Kolina, później ogarnę bliźniaków, na końcu ogarnę siebie. I pójdziemy załatwić to, co mamy do załatwienia dzisiaj. Ty chcesz płatki z mlekiem, tak, Dźbyk? Dzisiaj przylatuje też mój tata na 2 albo 3 dni. Oni już są od dłuższego czasu w Polsce na wakacjach, ale dzisiaj mój tata przylatuje, bo w końcu ma do odebrania jacuzzi, które zamawiał też jakiś czas temu i będzie je przewozić z Holandii do Polski, tam do siebie, do domu. I w sumie dobrze się składa, bo my też za tydzień jedziemy do Polski, więc fajnie, skorzystamy. O! Mama chyba jeszcze się nie obudziła, wiesz? Mamusia nie do końca jeszcze się... Ale wiesz co, te płatki są jakieś dziwne, zobacz, one się całe takie pokryły. Okej. Są takie dziwne. Dobra, robimy cięcie. Dobra, posprzątane. Teraz wrzucę sobie jeszcze pranie. Bo do godzinki będę miała to pranie gotowe, że jeszcze sobie je rozwieszę i tak naprawdę wszystko już będę miała ogarnięte. Aha, i dzisiaj też będę robić coś pysznego na obiad. Znalazłam przepis na mojej ulubionej stronie z obiadami. Kwestia smaku. I co my dzisiaj będziemy robić? Carbonara z cukinią. Piechotka, wygląda przepysznie. Ja w ogóle uwielbiam każdy rodzaj makaronu, uwielbiam, naprawdę mogłabym mieć codziennie makaron z różnymi sosami. Więc dziś będę robić sobie taki pyszny, taką pyszną carbonarę z cukinią. Muszę później skoczyć na zakupy. A dobra, koniec teraz tych głupów, biorę się do roboty. Mucha no. Mi leci tutaj obok. No to zrobi tak i ucieknie. To się tutaj nie cierpliwi doktor. Janek? Dobra, ubieram się. Taką buźką, dobra, tą buźkę. Cała z mleka, tak. Cała z mleka, buzienka. A co to za mina? Nie siedzę za mina. No co to za minerka? Ej, no, ja na chwilę nic nie piłem. Gdzie są soczki? Pokochaj sobie, no. Bardzo ładnie pachnie, co? Mama się też nim smaruje. Pomóż ci. Ej, aż do ciebie? Jak mi smakuje. Tak? To może on też muchy i potem będzie przyjść. Się też na twojego braciszka też posmarujemy, skarbie, ale nie teraz, dobrze? Mamusia posmaruje. Szyjkę mu musimy umyć, bo tam mleczko wleciało. Zbieramy się, lecimy, bo się spóźnimy, Dziubek. Znaczy, ty się nie spóźnisz, ale mama się z Dziusiami spóźni. Tak, idę z moją ekipą. 1, 2, 3. No, let's go. Idę zaprowadzić Kolina. I później na kontrolę z babasami. Kolin, nie tak daleko, stop. Nie wolno to odjeżdżać od mamy. No nie narka, tylko proszę się mnie słuchać. Wróciłam przed chwilą do domu z babasami. Chwilką przyszła też Klarcie, nasza opiekunka.
Mam teraz czas, żeby zjeść śniadanie. Słuchajcie, jest 14, ja dopiero jem śniadanie. Zaraz wam opowiem, jak tam było na kontroli. Tutaj wam pokazuję teraz moje śniadanko. Tutaj mam chlebek z piekarni z oliwkami, z suszonymi pomidorami, z burattą i z pomidorem. I tutaj wzięłam sobie jeszcze jakieś takie ciastko z musem, z białej czekolady i z pistacją. Także zabieram się za śniadanko. Ale to ciastko było dobre. Jeszcze nie dokończyłam, bo jest bardzo słodkie i nie umiem go zjeść za jednym razem, ale naprawdę przepyszne. Co to jest? To wygląda jakaś postać tutaj. Widzicie? Straszne, jak takie UFO. Jak kosmita. Dobra, w każdym razie chciałam wam powiedzieć, co tam było na kontroli. Milan waży już 4,9, Lian 4,7. Chłopcy bardzo dobrze się rozwijają, są nawet powyżej tej takiej, wiecie, linii od nich, nie wiem, tego schematu całego, ale niestety będzie musiał przyjść tutaj do mnie fizjoterapeuta dziecięcy, dlatego że bobasy mają swoją ulubioną stronę, na której zawsze leżą. I przez co mają troszkę zdeformowaną główkę i będziemy musieli coś zacząć działać w tym kierunku. Także dostałam skierowanie do fizjoterapeuty, mam się umówić i tak naprawdę nie muszę nigdzie iść, tylko oni przyjdą tutaj do mnie do domu i będą pokazywać mi, co mam robić i jakie ćwiczenia mam z bobasami wykonywać. Także no, zobaczymy. Znalazłam nowy sposób na karmienie. Nie zawsze się sprawdza, ale no kombinuję już na wszystkie sposoby. Jak jeden pije, żeby drugi się nie denerwował. Co, cieszysz się? Co? Ja zobaczę, to tak widać na tym. No mówię ci, za każdym razem ci mówię, że będą mieć zielone oczy. No na kamerze tego nie widać, ale ja przecież widzę, że mają zielone. O, jakie szczęśliwe, o. Już się tak nie stresuj, że znowu będą po mnie oczy. O. Już się tak nie stresuj. Jakie szczęśliwe, że macie zielone. Sławomir miał marzenie, żeby jedno, chociaż jedno jego dziecko miało oczy zielone po nim. Bo Kolinek ma ewidentnie po mamusi, pokaż. Nie, Kolin ma troszkę jaśniejsze niż ja to mam naprawdę czarne. A Lianek? Nie no, niby trochę mają brązowego w środku, ale pytanie jak to? Oj, no jest jeszcze nadzieja, Słowuś, dla ciebie. Brązowo-niebieski. Nie, mówię ci, że zielone. A tutaj mamy... Na szczęście śpiącego królewicza. Szczęśliwy śpiący taki królewicz. Taki dziwak śpi. Dziwak, no co, to jest twój braciszek kochany. Nie, bo... To jest twój braciszek kochany. No mi tak wygodnie, fajnie jest. Dzisiaj robię, tak jak ci mówiłam, ten makaron carbonara z cukinią i z boczkiem. Czekam jeszcze tylko na makaron i wszystko już będzie gotowe. Będę tylko mieszać wszystkie składniki. Tutaj już mam przygotowany sos z żółtkami, ze śmietaną, z masłem, z oliwą. No nic, czekamy, aż makaron będzie al dente. Gdy się tak śmieje do tatusia? No tak? Tata ci dokucza? Tata dokucza? Dziadek ci kupił taki ładny śmietniczek? Jak? Co to za śmietniczek? Bałaga, to będziesz wiedział, gdzie zbierać, tak? Śmieci. A zobacz, co to jest. O! Proszę bardzo. I proszę bardzo, do kolekcji. I jeszcze jedno. I jeszcze jedno. A zobacz to tutaj. Co to jest? To będzie latające UFO i to jest najpiękniejszy prezent. Właściwy prezent. Co to jest? Latające UFO? No, zobaczysz, tak będziesz sobie rączki dawał, ono ci będzie musisz latało. Przetestować, będziesz chyba czarodziejem. Tak? Dziadek rozbierze buty i oglądamy, tak? Kolin czarodziej? No. No tak jakoś. Dziadek czarodziej. No. Ej! Co tak wiesz? Ale jak idzie? No, że to się rękami wyświetla i że ona się ma... Ej!
jakbyś to puścił tak, o. No. Że to mamy zrobić, a daj tak, daj tak. Czy to ma jakiś opór, tu? O, o tak, tak, tak. O, 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 o. Tak. Kolin. Gdzieś Kolinku? Ale będziesz czarodziejem teraz. Wiesz, nad głowę, nad głowę sobie to można. No, no żebym ostatnie włosy się pozbył, tak? Kiedy dzisiaj do McDonald's? No, na pewno. Kolinku, proszę zejść z tego, dobrze? Nie tak blisko, dziedziusiu, proszę. Kim już jest 9 w sumie. Kolin, ty jeszcze nawet nie jesteś wykąpany. Ty jesteś wykąpana. Ja też jestem niewykąpana, zgadza się. Idziemy się kąpać. Tak, i dziedziusiu też dzisiaj wykąpię. Pierwszy ty, a później dziedziusiu, dobra? Nie, teraz ja. Tak, teraz ty, a później dziedziusiu. Ale ja będę za tobą to, żeby nie dać sobie bardzo dużo wody. Dobrze. Tak patrzy na ciebie. Fajnie, co? Dobra, dzieciaczki wykąpane. Ja teraz szukam dla was nowej kolekcji do butiku. Słuchajcie, znalazłam bardzo fajne produkty i dodałam już sporo rzeczy do koszyka. Jestem po prostu zachwycona. Jest to też polska produkcja i słuchajcie, ja wolę dopłacić za produkt troszkę więcej i mieć pewność, że to będzie faktycznie służyć mi na lata, a nie, że ja to wrzucę do pralki 2 razy i po prostu będzie po ubraniu. Także no, znalazłam kolejne perełki. Skład jest naprawdę świetny i jestem pewna, że będziecie na pewno zadowolone z tej kolekcji. Te kardigany są też świetne. Ja też wrzuciłam właśnie do koszyka ten kolor beżowy i ten czarny. Te koszuleczki też właśnie będziemy zamawiać i no i wiele, o, ten komplecik też naprawdę świetne rzeczy mają. No i powiem wam, że na pewno będziecie zadowolone z jakości, z tej nowej kolekcji. Wiecie o co chodzi? My nie będziemy zamawiać jakiegoś taniego badziectwa, które, tak jak mówiłam, wrzucicie 2 razy do pralki i praktycznie będzie to już do wyrzucenia, bo materiał wam się zniszczy. Tylko wolimy zamawiać wyszukane produkty z naprawdę bardzo fajnym składem, dopłacić troszkę więcej, ale my będziemy mieli wtedy pewność, że będziecie zadowolone z materiału, z jakości i po prostu nie zrobimy sobie wstydu, także musicie też właśnie o tym pamiętać, że my zamawiamy produkty troszkę droższe, ale naprawdę materiał jest świetny i te ubrania posłużą wam na bardzo, bardzo długo. Cudowny sweterek, na pewno zostawię go też dla siebie. No i ogólnie powiem wam, że jestem serio zachwycona z tej kolekcji. O, i to też. To zamawiałam czy nie? W sumie już nie pamiętam, czy to zamawiałam czy nie, ale też zobaczcie, świetny komplet. No, także za niedługo nowa kolekcja. Bądźcie czujne. O, i zamawiałam też taką bluzeczkę też tutaj wrzuciłam do koszyka. Jaki to jest kolor? O, taki kolorek. Też świetna i na pewno będę zostawiać dla siebie. W sumie to wszystko, co zamawiam, zostawiam dla siebie też w swoim rozmiarze. Dobra, ja już wykąpana, jestem padnięta. Idziemy... Ej! Dziubem! Co? A co ty tutaj robisz? Ja też do spania, Koli, już jest późno. Dziedziusie też już płaczą. Też już wszyscy chcą mi spać. Nie, bo nie pójdziemy spać, bo to jest jasno. Tak, jak zgaszę światło, to już nie będzie jasno. Szykuję się do spania. Jeszcze sobie troszkę... Nie, mama, nie chcę spania. No ja wiem, że nie chcesz. Masz dużo energii, co? Tak. No, jeszcze sobie tak przemyję. Sławek, idź tam zobacz. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.